16 lutego do Międzynarodowego Centrum Kongresowego przybyli narzeczeni oraz ci, którzy planują ślub. Podczas 18 edycji targów ślubnych mogli znaleźć tam wszystko, co jest potrzebne i przydatne do organizacji tego najważniejszego w ich życiu dnia. Targi ślubne to świetna okazja do tego, aby poznać te trendy w nadchodzącym sezonie. My tutaj podczas naszej dzisiejszej imprezy gościmy ponad 250 wystawców, którzy tak naprawdę odpowiadają parom, które myślą wstąpić w związek małżeński, na pytanie, jak profesjonalnie, jak dobrze przygotować ślub. Jakich motywów użyć, jak powinien wyglądać modny strój pani młodej, jakim samochodem pojechać do ślubu. To wszystko tak naprawdę w jednym miejscu tutaj w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. My staramy się właśnie młodym odpowiedzieć i o tym opowiadać również ze sceny. Błyszczące tkaniny, błyszczące koronki, brokaty królują w tym sezonie. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie wesela przez pary młode, myślę, że tak samo to wygląda jak w poprzednich latach. Pary młode przychodzą na targi, oglądają stoiska, rozmawiają z wystawcami, wybierają sobie firmy, które im odpowiadają i tak jak co roku targi ślubne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo często tak jest, że pary młode przychodzą na targi, znając już firmy, z którymi na targach rozmawiają. Ja to zauważyłam. Teraz młodzież jest bardzo wyedukowana w tej sprawie. Najpierw sprawdza w internecie opinie firmy, później na targach jeszcze rozmawia vis-a-vis z wystawcami i wybiera firmy, które im odpowiadają. My jesteśmy bardzo otwarci przede wszystkim na świat. Internet daje nam tą szansę, że możemy podejrzeć te śluby w różnych zakątkach świata, a nie ukrywam, że do nas tak naprawdę tutaj do Polski bardzo często wpływają te trendy z zachodu Europy, ale i również z Ameryki. Ten trend boho, który się pojawił dotyczący między innymi natury, wprowadzania między innymi w organizację. Młodzi najlepiej jakby brali ślub na polanie albo w lesie, na bosaka. To wszystko przywędrowało do nas ze Stanów, ale oczywiście również klasyczny ślub glamour, typowo taki charakterystyczny właśnie dla tych trendów francuskich, również organizowany. Choć u nas bardzo fajną rzeczą, która się dzieje w Polsce, to jest to, że my bardzo często robimy ten ślub tradycyjny, który u nas jest organizowany z pokolenia na pokolenie, czyli 100 osób, rodzina przyjeżdża z różnych zakątków Polski, bawi się przez 2 dni, a my się cieszymy między innymi z tego, że mamy możliwość ich gościć i realizować swoje marzenia. Targi ślubne w MCK-u jak zwykle przyciągnęły wielu zainteresowanych. Informacje na temat kolejnych tego typu wydarzeń można znaleźć na stronie targiślubne.pl.